branże, jak sztuczna inteligencja, jak druk 3D, jak przemysł kosmiczny, robotyzacja, automatyzacja procesów, czy biotechnologia właśnie to dzisiaj najbardziej innowacyjne dziedziny gospodarki. Co więcej, te wszystkie gałęzie mogą się ze sobą przenikać pod postacią takich projektów jak chociażby drukowane narządy, systemy podtrzymywania życia w kosmosie oparte na biotechnologii, czy digitalizacja systemu opieki zdrowotnej, która jest podstawowym trendem na tym rynku. Biotechnologia jest bardzo interdyscyplinarną dziedziną, bo pojawia się wszędzie tam, gdzie nowoczesne rolnictwo, energetyka i medycyna. I w tej medycynie jest szczególnie ważna, bo jeśli przestaniemy rozwijać biotechnologię, to po prostu nie zapewnimy naszym pacjentom dostępu do najlepszych terapii, ale tutaj w Polsce. Przykłady takich państw jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, a z mniej oczywistych kierunków, chociażby Izrael, Tajwan czy nawet Szwajcaria, jednoznacznie pokazują, że w połączeniu ze skuteczną komercjalizacją odpowiedniego zaplecza naukowego i wsparcie tego wszystkiego środkami publicznymi możemy uczynić z biotechnologii podstawową siłę napędową państwa i bez względu na to, jaką to państwo ma kulturę czy system polityczny. Wysoko wykwalifikowani naukowcy, rosnący rynek pracy, dostęp do infrastruktury badawczej, równoprawne partnerstwa międzynarodowe, pierwsze sukcesy globalne polskich firm, których też tutaj mamy dzisiaj na giełdzie, a przede wszystkim dostęp do unijnych środków finansowania. To są na pewno nasze karty przetargowe. Ich umiejętne połączenie, wsparte decyzjami systemowymi, odpowiednimi, może odpowiedzieć nam na pytanie, czy jesteśmy w stanie wykorzystać te nasze 5 minut i dokonać skoku cywilizacyjnego. Ten skok cywilizacyjny na pewno jest potrzebny, bo chyba nie chcą państwo, żeby było tak jak teraz, czyli żeby nasi naukowcy byli za przeproszeniem podstawowym towarem eksportowym. Żeby firmy, które są obecne zarówno z zagranicy, jak i z Polski i pracują na korzyść naszego PKB, przestały ten kraj rozwijać przez to, że nie ma odpowiedniego mechanizmu zachęt. Chcemy też, żeby przedsiębiorcy wiedzieli o tym, jakie wspaniałe innowacje dzieją się w uczelnianych labach, a żeby naukowcy też wychodzili do tych przedsiębiorców i śmiało mówili im o tym, nad czym pracują. Bo jeśli tak nie będzie, to w Polsce po prostu nie będziemy tworzyć leków biotechnologicznych i nie będziemy mieli do nich dostępu. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak poprawić to partnerstwo publiczno-prywatne, z jakich wzorców powinniśmy skorzystać i to, co jest kluczem, jaka powinna być rola państwa w rozwoju spółek i badań biotechnologicznych. Dzisiaj mam tą wspaniałą możliwość, że na jednej sali mam przedstawicieli wszystkich trzech środowisk, które są tutaj potrzebne i tworzą tą współpracę kompletną, czyli nauka, biznes i rząd. Biznes troszeczkę jest tutaj faworyzowany, bo ma największe przedstawicielstwo, ale na pewno do tych pomysłów coś też dorzuci nauka i znając doświadczenie tego typu paneli dyskusyjnych, rząd będzie miał sporo do zanotowania i sporo punktów, do których będzie się odnosił. Zaczynamy więc kolejny panel. Ja zacznę od dość prostego pytania, takiego rozgrzewkowego. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ta biotechnologia jest wymieniana jako ta siła napędowa polskiej gospodarki, jako ta dziedzina strategiczna. To zapytam dość prosto, dlaczego musimy naszą gospodarkę oprzeć na takich dziedzinach jak biotechnologia, czyli dlaczego nie tylko górnictwo i jabłka, krótko mówiąc. Przyszłość należy do biotechnologii, takie jest hasło. Mówi to od wielu, wielu lat, jeszcze z czasów, kiedy wchodziliśmy na giełdę. Nie wiem naprawdę, czy w tym środowisku należy rozwodzić się na temat tego, dlaczego biotechnologia jest taka ważna. Dla mnie, pochodzę właśnie z innej branży, późno zainteresowałem się biotechnologią, ale właśnie dlatego, że wydawało mi się wyjątkowo fascynującą, obiecującą dziedziną, w której się dzieje rewolucja. Nie wierzę, żeby w ogóle, co zauważyłem to w ogóle, że jesteśmy dopiero na początku tej rewolucyjnej drogi, wszystko jeszcze przed nami, ale tym bardziej trzeba jak najszybciej na tą ścieżkę wskoczyć. Dziękuję. A 25 lat działania firmy to nie są przelewki? No tak, no ja nie byłem ojcem założycielem DNA, czyli spółki, która zaczynała historię. Niestety przedwcześnie zmarły świętej pamięci Józek Kur, profesor Politechniki Gdańskiej, był założycielem tej firmy. Zawsze się pasjonował i jeszcze miał taką ambicję, żeby pokazać, że te wysokie kwalifikacje naukowe można połączyć z
takim dobrym myśleniem o biznesie. Mam nadzieję, że jeszcze w historii BLIRT-u wykażemy, że się nie mylił. Andrzej, czy dodasz coś od siebie? Chociaż wiem, że ty w stricte biotechnologii może nie działasz, bo jednak medtech, ale na pewno też masz na to swoje zdanie. Tak jest. Wydaje mi się, że my jako ludzie zawsze mamy taką ciągotę doskonałości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że ciągle to, co też powtarzam, bardzo istotna jest jakość życia. I jeśli nie będziemy innowacyjni i nie będziemy rozwijać taką dziedzinę jak biotech czy medtech, to trudno będzie nam osiągnąć ten cel, żeby dać dobrą jakość ludzkości. Także stąd ciągle ten rozwój jest bardzo istotny i w tym celu trzeba coraz to bardziej innowacyjne produkty wynaleźć, żeby można było zdobyć tą jakość. Też z nami osoba, która mogłaby najwięcej powiedzieć o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Już pan dyrektor się tutaj, widzę, uśmiecha na myśl o tym pytaniu. To ja może nawet te pytania troszeczkę przekręcę. Czym grozi niska innowacyjność w gospodarki i brak wdrażania tej gospodarki opartej na wiedzy? Bo o tym generalnie mówimy. Ubóstwem. I kropka. No, koniec. Jakby nie ma co tutaj długo dyskutować. To jest dosyć oczywiste. Ale czymś jeszcze, to znaczy w takim współczesnym świecie mamy daleko przedefiniowane pojęcie suwerenności, bo ono już w takim, oczywiście w naszym położeniu geopolitycznym jakieś tam poważne wymiary bezpieczeństwa są, militarnego są istotne, ale bycie krajem, który właściwie od strony bilansu płatniczego, to bardzo dobrze, znaczy handlowego, wszystko bardzo dobrze widać, całą pulę leków innowacyjnych importujemy. Jakiekolwiek zaburzenie, nawet tego typu jak ostatnio tam w lekach osoczopochodnych, tak powiem, wyłączono potężną fabrykę we Francji i są potworne problemy, tak? Problemy z chińskimi fabrykami, niedobór leków w ogóle w bardzo bogatych krajach Europy pokazuje, że nawet sama zdolność do wytwarzania leku biotechnologicznego, czyli de facto biogeneryzacja jako taka, jest wciąż w Polsce sporym wyzwaniem. I mówimy de facto o masowej zdolności do wytwarzania leków w terapiach prawie populacyjnych albo w ogóle populacyjnych, którą na dzień dzisiejszy obiecuje nam jedna, dwie firmy, więcej tego nie ma, więc to pokazuje, że takie bezpieczeństwo ciągłości, zdolności świadczenia usług medycznych na tym podstawowym poziomie to jest w ogóle konieczność, bo inaczej go nie będzie. A potem mówimy o wyższych poziomach, czyli o wyższych aspiracjach. Ja już też nie chcę teraz jakoś nadmiernie tego rozwijać, ale biotechnologia jest stosunkowo starą technologią, tak? Taka mówię o medycznej, to jest jakieś 40 lat już historii, cała dwie fazy właściwie, dwie generacje leków. Do refundacji przychodzą leki biotechnologiczne, nazwijmy tak, tak zwane innowacyjne, których skuteczność, ja powiem wprost, to nie są takie super produkty jak, nie wiem, dawne adalimumaby, tak? Czy coś takiego, co jest takim bombą rynkową, ta tam zarobi 50 miliardów dolarów. Teraz przychodzą leki trudne, drogie, bardzo precyzyjne, wymagające też w ogóle potężnego oprzyrządowania mierniczego po stronie płatnika. Więc przed nami jest w ogóle cała ta nowa generacja biotechnologii już tej takiej bardziej de facto klinicznej, tej, która się nie podaje jako leku, ona jest inaczej rejestrowana, nawet jeszcze dobrych procedur rejestracyjnych na to nie ma. To jest takie poszukiwanie, to jest dla inwestora strasznie ważne, bo on nie wie, czy on będzie musiał wyłożyć 300 milionów czegoś, żeby zarejestrować lek, czy de facto będzie miał badanie na kilkudziesięciu pacjentach, tak jak w terapiach genowych. I to już w ogóle wówczas oznacza, że clue całej zabawy nie jest de facto jeszcze, to jest moje zdanie, nie jest w kapitale, tylko w inwestycji takim finansowym, tylko w inwestycji w potężny kapitał relacyjny. Dlatego, że dostarczenie tego produktu na rynek wymaga minimum 12 wyspecjalizowanych usług, z czego na końcu jest jeszcze zabezpieczenie własności intelektualnej, które, powiem szczerze, nie wiem, kto w Polsce jest
samodzielnie, jaka kancelaria poprowadzi coś takiego. Mówimy o bardzo długim procesie, który ma bardzo określone etapy. I tutaj tak naprawdę państwo ma też relatywnie skromne możliwości, żeby oddziaływać bezpośrednio. Ono może, ono musi oddziaływać pośrednio przez cały wianek różnych partnerów, bardzo inteligentne polityki. To potem mogę to rozwinąć. Okej, na tym etapie dnia już państwo poznali wszystkie spółki, ale może państwo nie wiedzą, że pani Małgorzata uplasowała się na 5. miejscu najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Według takiego rankingu Pulsu Biznesu, więc muszę zapytać o to, jaki przekaz powinien iść od środowiska naukowego, jeśli chodzi o rozwój systemu ochrony zdrowia, w którym też ta biotechnologia i ta medycyna personalizowana jak najbardziej musi po prostu istnieć. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To ogromna przyjemność być z państwem dzisiaj, zważywszy, że ja należę do grona absolutnie fan klubu rozwoju polskiej biotechnologii, biotechnologii w Polsce. Obie te frazy uznaję za równie ważne i równie wartościowe. Ja wracając jeszcze na chwilkę tylko do tego pana pierwszego pytania o źródła, dlaczego postawiliśmy na biotechnologię, to gdy pierwszy raz czytałam strategię odpowiedzialnego rozwoju, to miałam absolutnie nieodparte wrażenie, że autorzy po prostu podeszli bardzo evidence, czyli przejrzeli nośniki wartości przewagi konkurencyjnej najbardziej konkurencyjnych państw świata. Evidence pokazuje, że innowatorami są tylko ci, którzy zainwestowali w medtech, biotech i szeroko rozumiane branże IT. Nie szukając oryginalności, idziemy w podobnym kierunku. A myślę, że drugim argumentem było to, że jesteśmy świadomi ogromnego kapitału, który może być podstawą naszej przewagi konkurencyjnej, jakim jest kapitał ludzki. Myślę, że to, co przyciąga również inwestorów do Polski, to gdy rozmawia się z międzynarodowymi, globalnymi firmami działającymi w tym obszarze, to absolutnie zwracają uwagę przede wszystkim na przyjazność, jakość kapitału ludzkiego. Może mniej samego państwa, infrastruktury prawnej, która w tym państwie funkcjonuje na dziś, żeby rozwijać te projekty. Natomiast myślę, że jesteśmy po prostu na początku drogi, choć zaznaczajmy, że to nie jest początek biotechnologii w Polsce. My mamy bardzo długie, długie tradycje. Pewnie bardzo się źle stało, że w okresie transformacji po prostu mieliśmy inny plan i postanowiliśmy zwinąć polską biotechnologię po to, aby ją dzisiaj w znacznie bardziej skomplikowanym środowisku i czasach zacząć rozwijać. Czy będzie to łatwa droga i prosta? Myślę, że w drugiej części panelu będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. Natomiast ja rzeczywiście zajmując się systemem ochrony zdrowia, mogę powiedzieć, że uważam, że cel, jakim było bezpieczeństwo lekowe państwa, nie przyświecało jeszcze na etapie tworzenia strategii odpowiedzialnego rozwoju autorom. Uważam, że nie. Dlatego, że gdyby się tak stało, to w ciągu tych ostatnich lat zrobilibyśmy znacznie więcej, żeby uchronić się przed takimi kryzysami, jakie widzieliśmy w dostępie do leków w ciągu ostatnich tygodni. Uważam, że można było trochę kilka projektów zrealizować znacznie szybciej i sprawniej. Niemniej, bo nie spotykamy się po to, żeby mówić o tym, co się nie udaje, tylko o tym, co zrobić, żeby nam się absolutnie udało i to w szybkim czasie, to muszę powiedzieć, że my przez ostatni rok dyskutowaliśmy o przyszłości systemu ochrony zdrowia. I proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim dotknięci bieżącymi problemami, brakiem lekarzy, niedoborem środków finansowych, zadłużeniem szpitali, dzisiaj pół dnia spędziłam na konferencji o zadłużeniu szpitali powiatowych, jednym z punktów 7 konferencji, które przeprowadziliśmy, zorganizowaliśmy w poprzednim roku w Polsce, była innowacja i rozwój biotechnologii. W Białymstoku cały dzień dyskutowaliśmy, nie tylko w Białymstoku, na różnych innych panelach dyskutowaliśmy, jak rozwój biotechnologii w Polsce może pomóc polskim pacjentom. I patrzymy na to bardzo horyzontalnie. Widzimy szansę na to, aby Polska stała się w pewnym obszarze przynajmniej suwerenna, czyli absolutnie bezpieczna w zakresie dostępu do leków, tak aby nie być skazanym tylko i wyłącznie na koniunkturę światowego, międzynarodowego rynku, który się też coraz bardziej koncentruje i który coraz bardziej stawia nas w takich niewygodnych pozycjach jako kupującego leki, ale przede wszystkim po to, aby też utrzymać w Polsce, i myślę, że to padało
wielokrotnie, aby utrzymać w Polsce kapitał intelektualny. Ten niedobór lekarzy, Szanowni Państwo, to nie jest tylko niska pensja, to nie są tylko słabe warunki pracy i niska kultura organizacyjna zarządzania w polskich szpitalach, ale to jest również brak perspektyw na bardzo dynamiczny rozwój naukowy, rozwój biznesowy w szeroko rozumianym przemyśle biotechnologicznym czy przemyśle medycznym. Te światy się przenikają. Wychodzimy z takiego bardzo zamkniętego, silosowego myślenia o medycynie, że zamykają się jej drzwi albo w szpitalu, albo na uniwersytecie, albo w przedsiębiorstwie. Te środowiska absolutnie się przenikają, współpracują ze sobą. My jako Uczelnia Łazarskiego jesteśmy na początku trzeciego roku kierunku medycyna. Pokazujemy, że przecieramy szlaki w obszarze, który do tej pory był zamknięty tylko dla środowiska publicznego, dla uczelni publicznych. To znaczy, że czujemy, że mamy potencjał do tego, żeby realizować rzeczy ponad tymi schematami, do których przywykliśmy. No absolutnie biotechnologia i jej rozwój jest w interesie całego systemu ochrony zdrowia. Widzimy ją jako jeden z ważnych elementów stabilizacji i rozwoju szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia. Już do tych tematów, które były tutaj wywołane, za chwilę wrócimy w drugiej rundzie, ale tak, żeby zamknąć ładnie ten pierwszy obrót pytań. Panie Rolandzie, pani Małgorzata powiedziała, że jest fanką rozwoju biotechnologii w Polsce. Chyba pan tak samo, bo znając pańską biografię, jeśli urodził się pan w Japonii, studiował w Wielkiej Brytanii, a biznes rozwija w Polsce, to chyba też jest pan takim fanem. Jestem fanem, ale to jest bardzo skomplikowana ścieżka. Przepraszam za prywatę oczywiście. Nie, to nie jest problem w ogóle. Tak, ale byłem urodzony w Japonii i pracowałem przez jakiś czas w Japonii też. Okej, dlaczego biotechnologia? To nie jest tylko dlaczego biotechnologia, ale Polska musi być innowacyjnym krajem. Dlaczego? Bo w tym momencie nasza gospodarka, jesteśmy w piątym czy szóstym miejscu w Europie, to jest prawda, ale my jesteśmy fabryką. My produkujemy towar. Dlaczego? Bo mamy tanią siłą roboczą. I też mamy intelektualną tanią siłą roboczą. Studenci rozmawiamy fajnie po angielsku i te różne korporacje przyjeżdżają. Ale nie przyjeżdżają do Polski, bo mamy innowacje. W ogóle nie. Tylko i wyłącznie, bo siła robocza jest tania i ludzie są dobrze wykształceni. Kiedyś, i to za jakiś czas, Polska już nie będzie najtańszy kraj w Europie, żeby produkować towar. Chiny idą bardzo mocno do góry teraz, Brazylia, nawet w Afryce ostatnio czytam, że są różne fajne możliwości, w Indii. To kiedyś duże korporacje będą patrzeć i po prostu księgowy powie, no już nie robimy to w Polsce, robimy to gdzieś indziej. I tak będzie. To jest tylko kwestia czasu. I dlatego ten kraj musi polegać dalsza gospodarka na innowacje, żeby konkurować na świecie, nie tylko z perspektywy taniej siły roboczej. Ale jeszcze jedna uwaga. Słyszałem, że chcemy być niezależni z perspektywy leki zagraniczne. To jest urajenie. Zawsze będziemy przez następne 20-30 lat, może nawet dłużej, zależni na leki, które innowacyjne leki za granicę. Jak się patrzy na cały pipeline w Polsce, okay, no ja nie chcę być za bardzo szczegółowy, bo może kogoś ominie, ale to jest jak jedna średnia do mała do średnia firma w Stanach. To jest nasze całe innowacyjne pipeline. To bardzo, bardzo długi czas jest potrzebny, żeby Polska była niezależna. Ale jest ważne, żeby ten dostęp do innowacyjnych leków istniał i że innowacyjne leki były refundowane. Bo nie może tak być, że biedni nie mogą się leczyć. O bezpieczeństwie lekowym kraju porozmawiamy być może na samym końcu tego panelu, natomiast chciałbym zwrócić też uwagę na kontakt startupów ze stroną publiczną, bo mamy tu dzisiaj przedstawicieli i jednej, i drugiej strony. Panie dyrektorze, jak rząd może stymulować rozwój startupów i jakie bariery na tym rynku identyfikujecie? Bo tak jak powiedziałem, nie ma tej masy krytycznej startupów. Nikt nie kwestionuje tego, że mamy fantastyczne firmy, które pracują nad przełomowymi innowacjami. Natomiast
100 firm w life science w Polsce, 100 startupów, to jest troszeczkę po prostu za mało, żeby przyciągnąć zagraniczny kapitał. Dwie rzeczy. Ja powiedziałem o tym, żeby mieć zdolność do wytwarzania leków biogenerycznych. Tak? To nie mówiłem o żadnych innowacjach. Be. Proszę Państwa, przez 2 lata czytałem dokumentację leków oferowanych płatnikowi. Są leki, na które zupełnie wprost Wam mówię, naprawdę nie widzę absolutnie sensu, żeby było stać polskiego płatnika. Wolę te same pieniądze, kilkaset tysięcy złotych za to, że ktoś 2 lata pożyje w dobrym zdrowiu, a potem umrze, przeznaczyć na terapie dużo tańsze, które naprawdę przedłużą ludziom życie o 15 lat. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, tylko się nie wyciąga, prawda, do gazety, bo potem jest problem, ale no nie oszukujmy się, znaczy skala zdolności wpływu firm innowacyjnych na państwa rośnie, to jest pochodna tej koncentracji, państwo sobie oglądali różne filmy, tak, to wszystko jest prawda, tak wygląda. Płatnik musi być, ma różne taktyki, jeden ma pragmatyczne terapie, taktyki refundacyjne, czyli od razu wpuszcza za jakąkolwiek cenę, po 2 latach ustala cenę, patrz Niemcy. My mamy terapię biednego płatnika, czyli patrzymy, co się stosuje na świecie i po 2 latach wpuszczamy i od razu jest wielki lament, dopiero po 2 latach zostało to wpuszczone. Polecam ostatnie listy refundacyjne, hurtowe wprowadzanie innowacji. Tak? Nie chcę komentować w ogóle tego, czy ta się należy, czy tamta się należy, ale sprawa jest bardzo skomplikowana, bardzo. Od strony już samego płatnika, ale też płatnik nigdy się nie styka ze startupem. No nie ma czegoś takiego. Znaczy, firma, która przejdzie przez autentyczną rejestrację w EMIE, czy nawet krajową, no to rzadko kiedy w ogóle jest firma średnia. Tak? To są firmy już naprawdę zatrudniające dużą ilość personelu. Mamy parę ścieżek. Powiedzmy, Selvita to jest taka firma, która przynosi swoim inwestorom bieżące przychody z usług i obietnice inwestorom tam giełdowym, bardziej długoterminowym, no takich eksponencjalnych zysków, tak? Tam, że będziemy jak CD Projekt, tam lata ten CD Projekt, że kiedyś będziemy mieli kapitalizację 15 miliardów. Tak, to jest możliwe. Teraz na czym polegał sukces tej firmy? Że bardzo umiejętnie połączyła z pewną strategię inwestycyjną, opartą jakby 2 filarach, czyli bieżące przychody z usług są pochodną inwestycji w relacje. To, że jestem jako lider firmy, bardzo mądry człowiek, nastawiony na pozyskanie bardzo wyrafinowanej wiedzy od samego źródła. Pojawiam się na bardzo drogich, bardzo takich elitarnych konferencjach globalnych. Ja bardzo dobrze wiem z pierwszej ręki, co kto potrzebuje i ja mu mówię, jestem tańszy, ja panu to zrobię. Na czym to polega? No, uczymy się w ogóle robić te super skomplikowane usługi, tak? Czyli firma nabywa zdolności do obsługi klienta, która ma bardzo wyrafinowane potrzeby. Drugą ścieżką to było używanie faktycznie instrumentów, najczęściej typu szybka ścieżka albo te programy strategiczne, które były medyczne, do pchania projektów faza po fazie. I to ja mówię o takich fazach projektowych bardziej niż jeszcze klinicznych. Na razie w ogóle nie ma produktu w Polsce, według mojej najlepszej wiedzy, który dotarł do ograniczenia, które istnieje w szybkiej ścieżce. To są 3 lata od zakończenia projektu do wdrożenia. To się nie za bardzo nadaje do biotechnologii, bo tam zakończenie projektu, a wdrożenie na rynek to oznacza przejście przez rejestrację, która może trwać bardzo długo. To zależy, jak będą przygody z dokumentacją wyglądały. Więc na razie ja bym chciał w ogóle zobaczyć tą firmę, która wykorzysta limit szybkiej ścieżki, w sensie tej takiej konstrukcji i powie, ojej, teraz mi to nie pasuje. Na razie to mówimy o przejściu z pierwszych faz do drugich i to są faktycznie skokowe już wzrosty. Teraz pytanie, czy państwo ma wpływ na polską naukę? No takie filozoficzne pytanie bardzo. Stara się mieć. Dzisiaj zresztą miałem bardzo ciekawe spotkanie z liderami Fundacji Nauki Polskiej, to znaczy jak faktycznie można użyć organizacji wspierającej Scientific Excellence do tego, żeby projekty były bardziej komercjalizowalne ze swojej natury. No i teraz powiem to w ten sposób. Państwo powinno finansować projekty z natury interdyscyplinarne,
wymuszając maksymalnie takie kompleksowe rozwiązanie problemu, czyli to jest coś w rodzaju solution, a nie cząstka problemu naukowego tknięta, bo to jest w ogóle niemożliwe do wypchnięcia na rynek. Ktoś musi to skleić z czymś innym, to jest potężny koszt. Drugie, państwo musi wymusić na nauce transparencję badań. Nie w sensie wyników badań, ale tego kto, gdzie, co bada. Polscy naukowcy generalnie nie lubią tego. Starają się tak opowiedzieć ogólnie, że co oni tam, czym oni się zajmują, ale takie naprawdę, jeżeli się pojawia inwestor, chce wiedzieć, to jest proste. Wielka firma farmaceutyczna się pyta, a gdzie, w czym jesteście najlepsi i kto to jest? Nie ma takiej strony internetowej. Nazywa się, w czym jesteśmy najlepsi w biotechnologii, gdzie to jest. Dalej, te projekty często, które mogą przyjść do Polski właśnie dlatego, że nauka jest relatywnie tania i tam mogłaby się wielu rzeczy tanio nauczyć, one na przykład wymagają od uczelni nastawienia usługowego. Czyli my na przykład, my jesteśmy najlepszym centrum badań in vitro w środkowej Europie. Tak, mamy 15 projektów, które wielka firma nam zleciła. Co to daje, że startup przychodzi do takiego lokalnego centrum, robi to dużo taniej, robi to w dobrym standardzie i wie, że to nie zostanie podważone potem w rejestracji. Bardzo wiele tych projektów musi wyjechać za granicę, bo po prostu nie ma wyspecjalizowanych zespołów naukowych o profilu usługowym. Żeby zarejestrować lek, musimy użyć około 12 zewnętrznych usług, chyba że mamy odpowiedni kapitał, żeby je u siebie w firmie mieć. Więc to jest taki bardzo skomplikowany mechanizm pośredniego wypychania. Więc mamy, nazwijmy, dwie obietnice. Mam nadzieję, że one wyjdą, więc trzymam kciuki. Jedna to jest Agencja Badań Medycznych. Jest jakiś program, więc mamy doinwestowywane centra badań klinicznych, gdzie w ogóle nie podważamy kompetencji naukowców. Tak? Są wysokie. Natomiast mówię o naukowych kompetencjach. Pytanie jest tylko takie, czy agencja swoim konsekwentnym działaniem wymusi taką standaryzację usług. Tak naprawdę na stronie jakiegoś takiego centrum będzie napisane, my mamy certyfikat jakości X i my świadczymy taką usługę. I ktoś po prostu wie, z czym przychodzi, po co przychodzi. No i trzecia rzecz, badania, to co powiedziałem, że powinny być możliwie interdyscyplinarne i możliwie ukierunkowane, jakby to powiedzieć, jest dużo badań, to są bardzo obiecujące, ale dla inwestorów są trudne, bo nie wiadomo tak naprawdę, jaki jest rynek po ich zakończeniu. Czy to ma być de facto rynek lokalny? Moja osobista taka intuicja jest taka, że żadna innowacja taka nawet kliniczna na rynku lokalnym się jakby nie sfinansuje. Chyba że ktoś ma strategię zrobienia naprawdę światowego ośrodka leczenia czegoś, tak? I będzie turystykę medyczną, de facto, eksport usług medycznych świadczył. Bardzo wyrafinowaną, nie wiem, jakiś tam Carticela stworzy. I on będzie oferowany bogatym klientom, którzy przyjadą z bogatym NFZ-em za sobą. Bo na razie realia są takie, jakie są. Więc tak naprawdę to oznacza, że mówimy o wykorzystaniu i szansach imigrantów naukowych. Mamy pierwsze w Polsce, ja znam jedną, fundacje, takie organizacje quasi-naukowe, które powstają w oparciu o network i doświadczenie młodych polskich badaczy, którzy wracają z zagranicy i starają się wykorzystać też tak właśnie usługowo tą pozycję, robić to tu. Czyli oni przyciągają klienta, sprowadzają know-how, dają szansę tym młodym studentom, żeby się czegoś nauczyli. Czyli proszę zobaczyć, że to jest taki organiczny proces. Oni często wracają na stypendia NAWY, tak? Na stypendia Fundacji Nauki Polskiej. To są bardzo pośrednie mechanizmy, które zadziałają wtedy, kiedy autentycznie siłą rzeczy pojawia się jakiś lider. Tak? Znaczy, ten czynnik ludzki jest tym, na co my bezpośrednio po stronie państwowej nie mamy wpływu, ale to, co ja mogę jakby nazwijmy to zadeklarować, że podejście jakby wspieramy liderów, tak, i dajemy pieniądze talentom, aby się miały szansę rozwinąć tu, to jest kierunek, który mozolnie, ale jest rozwijany i myślę, że po tych 3-4 latach widać, że mówią to wszyscy ludzie, którzy powiedzmy ileś lat nie było ich w Polsce i nagle wracają, mówią wow,
Czy wciąż jest cała masa różnych problemów, ale jakby to jest skokowa różnica. Koniec. BLIR czy MedInice, państwo korzystają z tego strumienia publicznych finansowań. Wymieniliśmy już agencje badań medycznych, NCN, badania podstawowe, NCBR, projekty wdrożeniowe. Czy dla państwa to jest jasny ekosystem finansowania? Czy ten rozdział kompetencji jest dla państwa jasny? Czy być może tych podmiotów już się zaczyna robić za dużo? Takie może prowokujące troszeczkę pytanie. Myślę, że w ogóle najciekawszym pytaniem jest, czy w ogóle rolą państwa jest tak mocno wspierać wybraną branżę. Ale to jest rozumiem nie to spotkanie, to bardziej filozoficzna dyskusja. No, w tej chwili jest tak, że to wsparcie publiczne jest bardzo silne i trudno sobie wyobrazić polską biotechnologię bez tego wsparcia. Myślę, że ona w ogóle by nie istniała. Nie dotyczy to tylko mniejszych firm, takich jak nasze. Przecież mamy świadomość tego, że również największe firmy w Polsce, chociażby takie jak Polpharma, są dotowane olbrzymimi pieniędzmi. Cała Polpharma Biologics jest... Proszę. Przepraszam, to jest taki może biurokratyczny żarcik, ale nie może pan używać słowa dotowane, bo zapewniają Komisję Europejską na głowie. Przepraszam. Wspierane jest w sposób legalny. Jest, tak, jest, oczywiście jest wspierana w sposób legalny bardzo dużymi kwotami. Mimo tego, że jest już mocno zaawansowaną firmą farmaceutyczną. Z mojej perspektywy oczywiście też jest bardzo ważne. BLIRT wielokrotnie korzystał i korzysta z pomocy publicznej. Natomiast no, muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie, po tych wszystkich wydarzeniach też nieprzyjemnych, na przykład w NCBE, że no, czuję się trochę tak jak ten kosmonauta, którego dzisiaj koledzy w prezentacji biletowej pokazywali na zakończenie, który jest w kombinezonie w przestrzeni kosmicznej z nalepką BLIRT i ja właśnie tam krzyczę do Houston, Houston, a tymczasem Houston utraciłem kontakt. Houston się do mnie przestał odzywać. Piszemy kolejne wystąpienia do NCBR-u, ale również do Ministerstwa, co prawda, rozwoju. I tej, na przykład na odpowiedź czekamy 3 albo 4 miesiące, albo potem otrzymujemy wymijającą odpowiedź. O, już się cieszę. Tak robimy, bo no, to są naprawdę trudne sprawy. O to chodzi, żeby wymieniać się kontaktami na tych konferencjach. Już pan ma. Fantastyczna sprawa. Na 10 grantów pewnie, które tak szybko odnotowałem, które realizujemy w BLIRT-cie, zaledwie w dwóch jesteśmy w sądzie z grantodawcami. W kilku się wspieramy, ale generalnie i tak jest to, myślę, że duże wsparcie. Muszę co prawda pracować nad kolegami, oni najczęściej mówią, szefie, kurczę, lepiej pan by wyłożył te dodatkowe 7 milionów i wszystko byśmy robili to szybciej, sprawniej. No ale jeszcze właśnie sięganie po te kolejne własne środki to też nie jest prosta decyzja, a z kolei inwestorzy giełdowi no, też nie zawsze chcą w każdym projekcie od początku uczestniczyć i podejmować to ryzyko. Dziękuję. A jak to wygląda z punktu widzenia MedInice, które też korzysta z tych środków przecież? Tak, MedInice rzeczywiście sporej wysokości ma te dofinansowania pozyskane z wszystkich możliwych źródeł z PARP-u, z NCBR-u i tak dalej. Ale tak jak poprzednio w moim wystąpieniu mówiłem, nasz główny fokus jest na prywatnego inwestora, dlatego te dotacje są dla nas takim dodatkiem. My tak dużej krytycznej wagi do tego nie przywiązujemy. I też dzięki temu mamy troszkę taki dystans do tego i trudno jest nam narzekać na NCBR czy PARP. Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni dotychczas współpracy i nie chciałbym powiedzieć, że wzorowo rozliczamy się, ale na razie wszystko mamy rozliczone zgodnie z umowami. Stąd bym powiedział, że my jesteśmy zadowoleni z współpracy z tymi rządowymi jednostkami. Panie Rolandzie, pan chce też przekonywać świat zachodni do tego, żeby inwestował na rynkach wschodzących, w tym w Polsce. I akurat w tej naszej części Europy, w tej naszej części świata te finansowanie publiczne to jest jednak mocny argument, tak by się wydawało. Jest mocny argument i nawet współpracuję z parę firmami, które chcą albo przyjechali do Polski, stworzyli spółki i korzystują z te publiczne pieniędzy. To jest atrakcyjne z perspektywy firmy za granicę
ale generalnie ten cost of compliance, tak, ta administracja, te wszystkie problemy, które my słyszeliśmy, że zniechęca, bo tak nie jest. To jest tylko w Polsce. Tylko w Polsce. Ja nie słyszałem przez 20 lat, że ktoś sonduje za granicę z urząd, który rozdaje pieniądze. Dla mnie to jest dziwne. Te wszystkie działania są troszkę dziwne i bardzo specyficzne do tej kraju. I jak się tego kraju, jak to ludzie z zagranicy to słyszą, to oni myślą, dlaczego mamy tutaj przyjechać. Bo wizerunkowo to jest mega kiepskie. Mega kiepskie. Tak? Jak CBA gdzieś idzie i to jest głośno. Bo ludzie czytają, co się dzieje w Polsce. Tak? I to bardzo, bardzo zniechęca. To jest pierwszy punkt. Publiczne pieniądze są absolutnie potrzebne. Bez publicznych pieniędzy ta branża nie będzie istnieć. Ale ja to sądzę, że powiedziałem w pierwszym panelu, projekty zawsze się stwarzają, idą w takim stylu, że administracja jest najważniejsza. Projekt musi być wykonany zgodnie z protokołem, zgodnie z prawem, zgodnie z różne inne nieistotne rzeczy, które zabijają szanse na innowacje. To po prostu te metody działania muszą wejść od, czasy komuny do dzisiejszych czasów. Nowoczesne podejście do tego wszystkiego. To jest bardzo istotne, ale bez publicznych pieniędzy nie pójdziemy w innowacji, bo nie ma wystarczająco prywatnych pieniędzy, żeby ciągnąć te wszystkie branże do przodu. To no, tylko tyle mam do powiedzenia. Ja. Dobrze. Jeśli mogę jeszcze dodać, bo to Roland jakby zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, ja z poprzedniego wcielenia, z poprzedniej branży, tam również współpracowałem z private equity, z firmą, która zainwestowała w moją firmę. Właściwie też przecież to ci ludzie, którzy przyjeżdżali, to nie były ich pieniądze, ale ta współpraca wyglądała tak, że jak mówię, znalazłem nowy sposób, lepszy, chcę zmienić to, co ustaliliśmy wcześniej w modelu finansowym. Oni mówią, no jasne, jeżeli to jest, przekonałeś nas, tak robimy. Houston miałem stały kontakt, tak? Wsparcie z ich strony. A tutaj cholera, tego mi brakuje. Za każdym razem mamy taki przypadek, kiedy mówimy, no to byśmy zrobili inaczej. Już nie potrzeba robić tego badania, możemy za te pieniądze zrobić coś lepszego. Słyszę, umawialiśmy się inaczej. Proszę jechać, nawet jeżeli to jest niepotrzebne, to do rozliczenia to musi być zrobione. I to jest po prostu głupie. To na pewno musimy zmienić. Ja nie mam pomysłu, jak to zmienić. Na pewno to nie jest łatwe, ale na pewno w tej sprawie coś trzeba zrobić. Dobrze. Pani Małgorzato, ja za chwilę przejdę do Pani, ale jeszcze musimy dać szansę dyrektorowi, bo w zasadzie on tutaj się musi obronić, bo trochę słów padło. Ja podejrzewam, że będzie chciał Pan się obronić przed tymi argumentami biurokracji i długiego procesu legislacyjnego, jak zgaduję, bo jak rozmawiam z firmami i ze startupami, to w większości one to mówią. I pytanie, czy to nie jest przypadkiem na zbyt stereotypowe pojmowanie tego i takie wyświechtane troszeczkę? Jakby Pan się do tego odniósł? No. Ja myślę, że po pierwsze muszę wyjaśnić pewne rzeczy i one są tak samo drażniące dla mnie, jak dla tej drugiej strony, z którą Państwo rozmawiacie. 90% tych pieniędzy pochodzi z polityki spójności Unii Europejskiej. Strażnikiem zasad rozliczania i wydawania tych pieniędzy nie jest państwo polskie, jest Europejski Trybunał Obrachunkowy. Możemy podyskutować nad technikaliami. Generalnie one pochodzą. Ich pierwsze źródło to jest budżet państwa, potem po tak zwanej certyfikacji są, czyli po uznaniu, że te procedury wszystkie zostały dochowane, to staranność, należytość, gospodarność i tak dalej, czyli te wszystkie zasady rozliczania funduszy publicznych i oczywiście można się spierać, czy one są nadinterpretowane, czy są dobrze interpretowane, to jest wymiar też ludzki, czy kontrolny. Ja nie chcę tak wielkich wywodów o państwie, ale to potem prowadzić, to potem one są faktycznie wymieniane z oddajemy wam euro, wymieńcie sobie na złotówki. Czyli najpierw finansuje to polskie państwo, potem finansuje to Unia Europejska i na końcu strażnikiem tych rozliczeń jest Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Naprawdę przyjeżdżają europejscy kontrolerzy i no jakby pan
przeszedł to trzepanie, żeby pan zrozumiał, dlaczego tych papierów często tyle się robi. I nawet na poziomie samej komisji, Joint Research Center, czyli ta potężna organizacja analityczna samej komisji, regularnie, nazwijmy to, pisze skargi na to, że polityka spójności jest ciężka. Bo jest. Dostajemy te pieniądze na tych samych zasadach praktycznie na mosty, na biotechnologię, na krowy i tam na coś jeszcze. Tak? To jest root cause of problem. Potem po drodze oczywiście są problemy fachowe. To znaczy, nie będę się użalał, ale no, nie wiem, czy chciałby pan zatrudnić się w NCBR-ze. Jak pan chce, to zapraszamy. Ale ogólnie rzecz biorąc, pewnie pan by miał niechęć jakąś tam, tak? Czyli no, siłą rzeczy dla tych ludzi, którzy tam pracują, ja nie chcę im odmawiać zaangażowania i dobrych chęci, to są rzeczy nowe, trudne, skomplikowane. Oni do tego są jeszcze ubrani w te potworne procedury tego, że de facto, wbrew pozorom, im nie wolno tego oceniać. To jest zakazane ze względu na źródło. Naprawdę wszystkie fachowe oceny są wyoutsourcowane. W jakiej procedurze? Konkurs albo przetarg. Państwo już widzicie, jak kaskadowy proces jest nam narzucony, więc ja mogę powiedzieć, że widziałem różne oceny eksperckie, takie czy inne, z którymi ja się nie zgadzałem, arbitralnie się uznaję za eksperta w pewnych dziedzinach, tak sobie patrzę, no ale to nie jest ekspert, ekspert nie mógł takiej oceny wydać, ale on został zgodnie z procedurą wyłoniony, bo ona jest narzucona. Więc de facto mówimy o dwóch źródłach, tam gdzie mamy narodowe pieniądze, tam mamy dużo większą swobodę i często jest taka dyskusja, że faktycznie te programy strategiczne w NCBR-ze powinny być bardziej dokalibrowane i to jest od roku na poziomie Rady NCBR-u duża dyskusja, jak zarządzać strategicznymi programami z krajowych pieniędzy, również po to, żeby one były dużo bardziej elastyczne, dużo bardziej nakierowane na, nazwijmy takie big challenges. Natomiast pieniądze strukturalne, które idą przez typowe szybkie ścieżki, no niestety one są, mają masę pozaszywanych takich blokad już od samego źródła i potem to powiedzmy niekiedy kaskadowo narasta. Więc odpowiedź jest taka, no niestety chyba nazwijmy to swojego własnego startupu na samych szybkich ścieżkach się za bardzo nie da zbudować i nie jest to nawet rozsądne biznesowo. I trzecia rzecz to oczywiście jest kwestia strategii inwestycyjnych. Znaczy, ja generalnie uważam, że dojrzały rynek od niedojrzałego VC różni się tym, że na niedojrzałym inwestorzy łapią co się da i tak do koszuli tu przekładają karty w pokerze, tak zaglądają, moje spółki rosną, prawda, tutaj pomasują te spółki, nie zawsze tak masują, jakby te spółki chciały. I no, to jest takie moje skarby, tak? Tak ten tam władcy pierścieni, tam patrzy, mój skarb. A dojrzały ekosystem to jest taki, w którym panowie wszyscy macie po 20%, nikt z was nie jest w stanie tym rzucać po ścianach, ale wszyscy tak naprawdę macie interes w tym, żeby to rosło i wykorzystujecie wszystkie swoje kontakty, całą swoją wiedzę, dywersyfikujecie ryzyka takie portfelowe i de facto to idzie szybciej. No tak wyglądają często inwestycje w dojrzałych ekosystemach. No i mi się marzy taka generacja inwestycji, w których powiedzmy spółki z tego tam Starting Poland, one będą te koinwestycyjne, że one zaczną tak naprawdę współpracować ze sobą, żeby tego rodzaju taktyki inwestycyjne powoli eliminować. Mi się marzy oczywiście włączenie do dyskusji strony naukowej, dlatego że to, co ja widzę, pani Małgorzata, to jest naprawdę czasami wyjątkiem, bo środowisko akademickie nie chce angażować się w kontakty z rządem. Dlaczego? Bo stara się być poprawne politycznie, nie chce być kojarzone z jakąkolwiek opcją polityczną. A nie ukrywajmy, jeżeli chcemy wprowadzić dobre zmiany w systemie ochrony zdrowia, to one muszą być stałe, trwałe i bez względu, jaki system polityczny, jaka partia rządzi. Myślę, że pani się pod tym podpisze. Absolutnie tak. No, nas nie stać na to, żeby zatrzymać się na przystanku i poczekać, aż przejedzie ten autobus z tą ekipą i wsiądzie do następnego inna i dopiero będziemy z nią rozmawiać. Jeżeli tak byśmy myśleli, no to polska gospodarka naprawdę stanęłaby całkowicie w miejscu. W związku z tym musimy pracować, wszyscy współpracować, szukać rozwiązań, dzielić się doświadczeniem. No i przede wszystkim słuchać siebie, bo myślę, że to, co jest największym w moim odczuciu ograniczeniem, to to, że my słuchamy, ale nie słyszymy tego, co do siebie wzajemnie
mówimy. Ja zgadzam się z panem, że polski system ochrony zdrowia musi być otwarty, szeroko rozumiany na innowacje. Nie stanie się innowatorem, jak nie będzie otwarty na innowacje. Brak jest tutaj pewnej spójności. Mamy taką kulturę, to jest pewna spuścizna, to też tego się nie pozbędziemy w ciągu, nie wiem, 4 lat, 8, minęło 30 lat transformacji, wciąż jesteśmy państwem poddanym biurokracji i technokratycznym, czyli podporządkujemy skuteczność naszych działań sprawności. Dlatego nawet instytucje, które finansują nasze projekty, bardziej zwracają uwagę na to, czy dobrze je rozliczyliśmy i harmonogram realizujemy zgodnie z tym, który wykazaliśmy, niż to, jakie to przyniosło efekty. Ale to jest wymóg regulaminowy. Ja wiem, że to jest wymóg regulaminowy, jest, ale i wszyscy na to narzekamy. Zdaję sobie z tego sprawę, ale tak samo, taką samą formułę stosujemy na przykład w medycynie, w programach lekowych, że wiemy, że już lek nie działa, a mimo wszystko program lekowy mówi, ale pociągnijcie terapię do końca, jeszcze przez następne 3 miesiące dajcie pacjentowi ten lek, a wtedy pozwolimy wam przejść do drugiej linii na przykład. Czyli my mamy gdzieś tam no, taką małą dozę elastyczności i działania na rzecz skuteczności. Przepraszam, państwo płynnie przechodzą między świadczeniami a badaniem i rozwojem. To naprawdę są dwie sfery. Zupełnie inne ministerstwa, inne zasady. Ale absolutnie tak, natomiast w rzeczywistości to pokazuje pewne nawyki, pewne podejście do regulacji, które i ich stosowania, które mamy w systemie. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że musimy bardziej się skoncentrować na pewnej konsekwencji w działaniu. Jeżeli powiedzieliśmy o biotechnologii, zmapowaliśmy sobie problem swoistej koordynacji również w samym finansowaniu. Ja również bardzo kibicuję Agencji Badań Medycznych, bo wierzę, że to jest takie naturalne i oczekiwane ciało, które przyjmie rolę koordynatora chociażby różnych działań, które są podejmowane na rzecz rodzących się startupów i projektów badawczo-rozwojowych, koordynatora również instytucji innych publicznych. Ja bardzo wierzę, że również będzie moderatorem zmiany oblicza innych ważnych instytucji dla projektów badawczo-rozwojowych, takich jak URPL-u, GIF-u czy NIL-u, dlatego że te instytucje znowu z nawyku mają bardziej postawę taką kontrolerską, a powinny stać się bardziej ciałami doradczymi, wspierającymi i gdzieś tam supportującymi działania grup badawczych i organizacji czy przedsiębiorstw biotechnologicznych. I jeszcze pojawił się tutaj taki wątek o samym zakupie czy absorpcji innowacji na polskim rynku. Ja po wyjazdach ostatnich do Stanów Zjednoczonych wróciłam z taką oto konstatacją, że rzeczywiście musimy sobie uświadomić, że podejście Amerykanów jest takie, że ono inwestuje w biotechnologię, czy inwestuje w innowacje szerokie, ale jest też również głównym klientem tych innowacji. Problem polskiego państwa polega na tym, że my bardzo często inwestujemy w to przedsięwzięcie, ale potem nie wyrażamy często chęci, aby z tej innowacji skorzystać jako po prostu klient. Amerykanów charakteryzuje to, że oni nie są tylko sponsorem i inwestorem, ale również bardzo istotnym klientem dla tych innowacji. My z kolei założyliśmy chociażby w strategii odpowiedzialnego rozwoju rozwój biotechnologii, w polityce lekowej rozwój rzeczywiście szeroko rozumianego systemu sektora farmaceutycznego, ale gdy już się przyglądamy, jak się kształtują nakłady na chociażby refundację, to ona systematycznie spada, czyli no, dziś mamy pewną niekonsekwencję, chociażby polityka w zakresie finansowania i refundacji leków, biorównoważnych leków, musi być też ostrożna, bo jeżeli państwo polskie będzie od samego początku stosowało bardzo taką agresywną, dążącą do jak najniższej ceny leku biorównoważnego, no to musimy się z tym liczyć, że to dla inwestorów jest słaba wiadomość, jeśli chodzi o głębokie zakotwiczenie się na polskim rynku. Przepraszam, jedno zdanie. Absolutnie się nie zgadzam. Polski rynek, owszem, jest 6., 7. największy w Europie, a to jest bardzo głęboka różnica wobec Hiszpanii. Rynkiem referencyjnym dla Europy Centralnej już wiele, wiele lat ceny w ogóle nie będą osiągały poziomów zachodnich.
to nie jest rynek w ogóle widoczny z punktu widzenia firmy skali Pfizer, Amgen, Novartis i tak dalej. Że naprawdę rozróżnijmy, to jest fałszywy argument, nie kupuję go, od 3 lat go słyszę codziennie. Musicie kupować więcej innowacji, żebyśmy więcej tu zainwestowali. Nieprawda. Mówię Państwu wprost. Prezes Wielkiego Rosza na spotkaniu z nami parę lat temu, potem paru innych prezesów wielkich firm mówiło to samo. Tak naprawdę nie interesują nas Wasze pieniądze innowacyjne, przepraszam, refundacyjne. Interesują was, nas, Wielką Farmację, Wasze nakłady na bardzo ciekawe badania, z których faktycznie, ponieważ prowadzimy 100 projektów w firmie, my chcemy, żeby te różne startupy, ośrodki dojechały do poziomu atrakcyjności, w którym podmienimy 99 projekt na Wasz polski projekt. Tak, do tego się sprowadza. Nikt nie robi leku pod Polskę, to jest abstrakcja. Absolutnie myślę, że nie mówimy o robieniu leków pod Polskę, tylko mówimy o kraju, który jest miejscem zainteresowania wszystkich twórców leków, tym, aby z tymi lekami trafić również do polskich pacjentów. Panie dyrektorze, zwrócę uwagę, że zainteresowanie tym, aby tutaj inwestowały i rozwijały się również firmy innowacyjne, wyraża polski przemysł farmaceutyczny. Ja byłam ostatnio na konferencji, na której jednym głosem mówiła cała branża, bo w interesie całej branży jest tworzenie infrastruktury do tego, aby rozwijać biotechnologię w Polsce. Nie używamy słowa tylko i wyłącznie polska biotechnologia w rozumieniu, że to są polskie firmy, ale stworzenie klimatu dla rozwoju biotechnologii w Polsce. Pełna zgoda. Jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, mamy pierwsze globalne centrum zarządzania i projektowania badań klinicznych wprowadzone do Polski, AstraZeneca. Ja bym chciał zobaczyć, powiem tak, polską firmę innowacyjną z lekiem, która przychodzi na komisję refundacyjną. Też. No i ciekawy lat nam jeszcze to zajmie. To jest naprawdę jeszcze długa droga. Na razie mamy polskie firmy, które za chwilę, rok, dwa, przyjdą na negocjacje cenowe z lekami generycznymi. Tak? I to już będzie super. To tak naprawdę się wówczas okazuje, ile lek jest wart. I teraz powiem Pani szczerze, no Pani mówi, no nie schodźmy tak szybko z generykami. No właśnie będziemy schodzić prawdopodobnie szybko. Po pierwsze dlatego, że budżet zamknięty, a potrzeby rosną. I po drugie właśnie do tego służą polskie firmy. One wówczas dostaną szansę na pokrycie tych kosztów na projekty biogeneryczne, bo też są bardzo duże te koszty, ponieważ będą wchodzić jako lek zastępczy dla globalnej firmy, z którą ewentualnie jedną czy drugą ma podpisany rozejm na rynek polski. Tak? To jest bardzo ważne, co Pan mówi, ale generyki nie jest innowacja. To są dwa różne tematy. I co pan, no proszę, generyk nie jest innowacyjny. No to ile fabryk biogenerycznych pan jest w stanie zmontować ludzi, którzy są w Polsce, tak? Tych wszystkich, którzy się znają na produkcji co w polskim kontekście mówi, to jest innowacja. Ja tylko mówię, że to nie jest innowacyjne, ale co pan mówi o polskie generyki, to jest bardzo ważne i totalnie słuszne. Ja chciałem też uwagę powiedzieć, że jak Polacy czy polskie firmy robią innowacyjne leki, robią pierwszą fazę, może drugą fazę, gdyby inwestorzy byli chętni lub NCBR dał pieniądze na to, mogą to sprzedać do amerykańskiej firmy, bo wartość zostaje w Polsce. Inwestorzy polskie dostaną pieniędzy, royalty stream płynie do Polski. To nie jest istotne, kto w końcu sprzedaje to. I jeszcze jedna uwaga. W każdej innowacyjnej branży musi być długofalowa, i może Pani to zaczęła o tym rozmawiać, musi być długofalowa strategia międzypartyjna. Ja wiem, że w Polsce to będzie bardzo trudno takie coś zrobić, ale jak strategia jest na 10 lat, na 12 lat, i nie jest ważne, kto rządzi, w ten czas jest szansa, żeby wdrożyć dobrą, meaningful strategię i nie iść zawsze 3 kroki do przodu i znowu 2 do tyłu, i znowu 3 do przodu i 2 do tyłu. I to jest bardzo istotne. Różne rzeczy, energia, technologia, komunikacja, biotechnologia, medycyna, takie branże według mnie powinny być cross-party. Długofalowe strategie, które są zaczęte i za 10 lat jest koniec czy mega review.
Ja muszę zadać Państwu ostatnie pytanie, dlatego jesteśmy tutaj mocno poganiani, a bez tego ten panel po prostu nie będzie kompletny. W środowisku istnieją dwa poglądy na temat refundacyjnego trybu rozwojowego. Musimy przejść do tego narzędzia. Pierwszy, wprowadzajmy go teraz, zaraz, jak najszybciej, bo on musi zaistnieć. Drugi, nie możemy go wprowadzić, jeżeli wszystko nie będzie na tip-top, bo zmiana po prostu będzie dużo kosztowała. Jak, po jakiej stronie by się tutaj Państwo postawili, bo musimy po prostu RTR-ze powiedzieć na sam koniec. Absolutnie popieram myślenie o mechanizmach, które będą wspierały i promowały firmy, które lokują się tutaj w Polsce i rozwijają swoje i obszary badawcze i produkcyjne. W dyskusji o RTR-ze brakowało mi jasnego zdefiniowania, skąd będą środki na pokrywanie pewnej premii, która wynika z tej oto działalności, bo jeden wątek, który tutaj w tej dyskusji umknął, a mianowicie z punktu widzenia państwa polskiego interesuje nas zakup, jeśli chodzi o już takie interdyscyplinarne spojrzenie, chodzi o zakup leków, które są skuteczne. Chodzi o zakup leków, które są bezpieczne dla polskiego pacjenta i rzeczywiście gwarantują udowodnioną wartość dodaną, która wynika z zakupu tego leku. W sumie z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia nie interesuje nas wprost bezpośrednio inwestycja firmy, która na przykład nie dostarcza takiego leku. I jestem w stanie zrozumieć, że inwestycja takiej firmy jest dobra z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, być może również profitów fiskalnych z tytułu tej inwestycji, ale jeżeli RTR miałby być finansowany ze środków na system ochrony zdrowia, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia czy Ministerstwa Zdrowia, to tutaj się pojawiają już pewne wątpliwości. Uważam, że pierwotny temat był czy dawać wsparcie do każdej firmy, która chce rozwijać branżę biotechnologii w Polsce. No, czy to jest za granicę, czy z Polski. No naturalnie, wszystko, co ciągnie branżę do przodu, czy to są środki międzynarodowe, czy firmy międzynarodowe, to jest pozytywne, bo zawsze się uczy z tego. RTR jest ideą, która już de facto istnieje, osadzona w ustawie. To jest kwestia jego onarzędziowania. Można, nie zmieniając istniejącej ustawy, dać wytyczne, bardzo techniczne wytyczne negocjacyjne i w ramach tajemnicy negocjacji przed ministrem czy przed komisją brać pod uwagę różne kryteria, które są w ustawie zaszyte dziś. To, co jest jakby rodzi sceptycyzm członków komisji, to jest, no powiedzmy wprost, to nie są specjaliści od oceny działalności takiej gospodarczo-innowacyjnej, to są specjaliści oceny leku, skuteczności, wpływu na budżet płatnika i tak dalej, tak dalej. Tam by trzeba było jakby sporo takiej miękkiej pracy szkoleniowo wytyczniarskiej, nie, jak to powiedzieć. Opcja druga, no to jest wydanie faktycznie już jakiegoś dokumentu wewnętrznego. Tylko, proszę Państwa, no, to będzie wojna na pół Europy za kwartał, dlatego że w trybie dostępu do informacji publicznej firmy poszkodowane, zrzeszone w Związku Infarma, no firmy, nikt z poziomu polskich firm w ogóle nie będzie protestował. Pęknięcie jest na poziomie Infarmy. Są firmy takie jak Roche, które ma potężne centrum AI w Poznaniu, tak? Będzie AstraZeneca, która ma potężne centrum badań klinicznych. Jest parę innych firm, które faktycznie lokują w Polsce aktywności, które mają być prawo premiowane, ponieważ budują ekosystem, tworzą kompetencje, tworzą tych ludzi, relacje, dają nie miejsca pracy jako takie, bo tu nie chodzi o miejsca pracy, tylko specyficzne miejsca pracy, tak? Takie, które tworzą kompetencje, które może ten człowiek wyjść z tej firmy, pójść do pracy do Adamedu, tam gdzieś indziej i on będzie tam rozwijał jakieś projekty. To jest endogeniczny efekt. My mamy prawo w ogóle zgodnie z ustawą brać go pod uwagę. Teraz techniczny aspekt jest taki, że transfer pieniężny jakikolwiek, z jakichkolwiek funduszy, to jest NFZ, czy to jest NCBR, czy to jest Agencja Badań Medycznych, to jest budżet państwa, cokolwiek, to jest de facto pomoc publiczna, która ma musi być sprawdzona de facto prawdopodobnie przez jakby to, czy ona jest dozwoloną pomocą publiczną. A
Dlatego, że udowodnienie, że to jest pomoc wprost na badania i rozwój jest trudne. Raczej nie. Znaczy strumień pieniędzy z refundacji trafiający do firmy za to, że ona drugą nogą, inną swoją spółką, nie wiem, tworzy super miejsca pracy, gdzie tworzy się nowe leki, to de facto nie jest strumień na badania i rozwój. Nie zgadzam się z tezą o tym, że finansowanie tego z NFZ-u jest jakimś problemem. Przepraszam, budżet NFZ-u, zresztą najbardziej pilnowany w ogóle budżet NFZ-u, przecież przez świadczenia przelatuje w ogóle gro pieniędzy. Nie chcę Państwu, że tak powiem, Państwo przeczytają ostatni raport NIK-u na temat tego, jak wygląda kontrola nad strumieniem pieniędzy i ostatnie doniesienia, prawda, o wywozie, prawda, no przepraszam, ktoś tej e-recepcie się sprzeciwia. Ktoś tej e-recepty nie chce wdrożyć. Lekarze strasznie entuzjastycznie podchodzą do problemu jakby stosowania recepty. Skąd się bierze wywóz leków w takiej ilości? Kto te recepty wypisuje? Same się wypisały? No nie, no bez przesady. Także tam od strony strumienia mimo wszystko najbardziej kontrolowane zarządzanie pieniędzmi na poziomie budżetu lekowego. Teraz twierdzenie, że będziemy ze świadczeń przesuwać na leki, no jest, powiedział, bardzo przewrotne, bo właśnie świadczenia od 2 lat pożerają pieniądze z leków. Tak? No więc coś za coś. Albo jeden strumień, albo drugi. Może być osobny budżet, tak jak w Hiszpanii, może być z NFZ-u, tak jak we wszystkich innych krajach. Tylko oni tego nie deklarują w formie jakiegoś super otwartego mechanizmu. To się po prostu dzieje na poziomie negocjacji. Przychodzi firma i mówi, ja jestem tutaj, prawda, szwajcarski. Dziwnym trafem... Czyli rozumiem niepotrzebny nam eter. To może być zarówno, i to jest a propos tej kultury administracyjnej, o której pani mówiła, to zarówno może być sztywny mechanizm, procedura, która musi być napisana, że ktoś ją stosował, jak i to może być praktyka. Minister, który wymyślił ten tryb, de facto wymyślił go w zupełnie jakby innym schemacie, bo on chciał w ogóle płacić za coś innego, tak naprawdę. On chciał do innowatorom dołożyć, powiedzmy, x pieniędzy za to, że fabrykę postawią. Bardzo moim zdaniem naiwny sposób myślenia o tym, jak działa farmacja. Więc to, co można zrobić, aby to był RTR relatywnie sproceduralizowany, bo to urzędników jakby relaksuje, tak? Urzędnicy lubią w Polsce mieć prawo administracyjne, które działa jak instrukcja obsługi. Im mniej myślą, tym lepiej. No bo są kontrole, bo jest magnetofon z CBA, to się wszystko nagrywa i tak dalej, i tak dalej. Więc lepiej mieć taką procedurę. I teraz odpowiedz mi, jeżeli to są instrumenty niefinansowe, na przykład długość decyzji refundacyjnej, ewentualnie inteligentne RSS-y, na przykład oparte o dla innowatorów, to jest taki dosyć atrakcyjny instrument, czyli własny rejestr medyczny, tak? Bo NFZ nie lubi tych prywatnych rejestrów, ale nawet uznanie, że stosujemy rejestr taki, mamy evidence-based policy w programie lekowym w oparciu o transparencję danych i zarządzanie tym może być przez firmę innowacyjną albo na software'ze Agencji Badań Medycznych, gdzie w ogóle by się zbierały przy okazji dane. To są instrumenty niefinansowe, to jest legalne, to jest dozwolona pomoc, nawet nie publiczna. To po prostu jest bardziej inteligentna polityka i to moim zdaniem czeka nas w przyszłym roku. Tak? Jakaś redukcja tych elementów finansowych, aż stwierdzimy, że stać nas na przejście przez DigiComp, bo będziemy musieli tam prawdopodobnie pojechać i to negocjować. Ale przepraszam, to ostatnia rzecz. Wyjazd z tego typu, znaczy z powodu istnienia takich mechanizmów w latach 80. wprowadzono dyrektywę przejrzystości. Tak, mamy 5 wyroków z lat 80., które uzasadniają potem pod koniec lat 80. tą dyrektywę. Wejście z tego typu mechanizmem, gdzie będziemy w taki trochę nowatorski sposób pokazywać, że strumień pieniędzy od płatnika za pewne aktywności danej firmy w danym kraju nie jest zaburzeniem wolnego rynku w Europie i swobody przepływu, to będzie potężna batalia z innowacyjną farmacją na skalę europejską. Mówię Państwu to wprost. To jest super zabetonowane na poziomie, jest stała rozgrywka między firmami innowacyjnymi, generycznymi. Te generyczne firmy generalnie są w defensywie w Europie.
Tu musimy niestety postawić kropkę, bo dostaliśmy już czerwoną kartkę od giełdy. Mam nadzieję, że zaproszą nas tutaj mimo wszystko po raz kolejny. Dziękuję serdecznie panelistom za udział i za gorącą dyskusję i przepraszamy za przedłużenie.